Koziołek! Super. Niby lekkie, a trudne, nie? I jeszcze raz. Robi to, że ciężko skoordynować nogi. O to chodzi, żeby było ciężko, żeby później było łatwo. Dzięki, Maciek. Już patrzysz na mnie? Już po sezonie dowiedziałeś się, że klub chce z tobą przedłużyć kontrakt, no i ziściło się. Zgadza się. Gdzieś jakieś tam wstępne rozmowy gdzieś były prowadzone. Miałem zapewnienie prezesa, że ten kontrakt będzie podpisany, aczkolwiek cały czas gdzieś na tej minie, nazwijmy to nieładnie, siedziałem. Także człowiek się liczył z tym, że jedna wpadka może zadecydować o mojej przyszłości. Także udało się, dopiąłem swego i jestem z tego bardzo zadowolony. No nieszczęście Patryka było twoim szczęściem, bo wszedłeś do bramki i pokazałeś w połowie rundy właściwie, tak, że ten kontrakt ci się właściwie należy. Znaczy, wychodzę z założenia, że nikomu się nic należy. Nic nie należy z góry, tylko to trzeba sobie po prostu wypracować i potwierdzić, tak? I wszedłem, no, tak jak wcześniej mówiłem, jego nieszczęście stało się moim szczęściem, także wszystkim niedowiarkom, którzy gdzieś pewnie przez ten okres czasu, kiedy nie grałem, skreślali mnie, chcieli mnie zmieniać na innych bramkarzy, myślę, że spokojnie udowodniłem to, że zasługuję na to, żeby dalej we mnie inwestować. Właśnie dla ciebie to taki specyficzny okres przygotowawczy, bo wróciłeś po urazie, już tam końcówkę sezonu normalnie trenowałeś, ale teraz jakby od nowa przygotowania, od nowa robienie formy. Jak najbardziej, no. Trzeba pracować i trzeba walczyć o skład, bo Maciek super, miał super końcówkę i na pewno też nie odpuści te bramki i nic, no. Robota i jeszcze raz robota. No, walka zapowiada się pasjonująco, to o bluzę z numerem 1. Bluzę z numerem może nie jeden, tylko ja mam 21, ale jak najbardziej, no. Każdy z nas będzie chciał grać w bramce, ale kto by nie był w tej bramce, to najważniejsze jest dobro drużyny. Dla ciebie Widzewiaka z krwi i kości, osoby, która, jak podkreślasz, wychowała się kilkaset metrów od stadionu Widzewa, to przedłużenie kontraktu chyba ma taką podwójną moc. Na pewno tak. Gdzieś wcześniej człowiek kierował się innymi sentymentami, tutaj przychodząc do klubu, także innymi rzeczami, także jak sentymenty. Także no to jest z lewej strony, jest na koszulce, też jest bardzo ważne. Wsiadłem, jak to powiedziałem wcześniej, wsiadłem do tego pociągu, który nadjechał i dalej w nim jestem, także nie wysiadam jeszcze. Przed tobą rywalizacja z Patrykiem Wolańskim. Właściwie dostaliście obydwaj nową szansę, bo nowy trener pierwszy, nowy trener bramkarzy. Patryk, tak samo ja, będziemy walczyć o to miejsce, jest tylko jedno niestety. Wyjdzie to na pewno na korzyść drużynie. Dobry bramkarz z tyłu to połowa sukcesu, także nie będziemy się martwić w przyszłym sezonie o to. Ja już trenerem Woźniakiem pracowałem i za czasów juniorów, za czasów juniora i w Dolkanie Ząbki w pierwszej lidze, także metody treningowe trenera Andrzeja znam, także niewiele nowego, niewiele się zmienia. Każdy trener ma jakieś swoją technikę przygotowania bramkarza do sezonu, także ja już to znam, także już to przerabiałem. Tym razem po Zbigniewie Małkowskim, teraz trenujecie z Andrzejem Woźniakiem. Coś się zmieniło? Myślę, że każde trenerstwo ma swoje tam zaplecze, które ma do zaoferowania. Ja już kiedyś pracowałem z trenerem Andrzejem Woźniakiem i jak najbardziej odpowiada mi ta szkoła. Trochę ten trener zmienił swoje ćwiczenia, trochę swoją pracę, trochę więcej pracujemy nad pracą nad nogami, nad ruchem nad tym, jak się poruszamy w bramce i jak najbardziej, no, zadowolony jestem z pracy z Andrzejem Woźniakiem. Dzisiaj na treningu trochę wam lejce zaciągnął, się śmialiśmy. Tak, ale myślę, że to trener Andrzej był prowadzany po murawie, nie my, tak? Szarpaliśmy nim jak reksioszynką. No właśnie, trener się musiał zapierać, prawda, w tych momentach, żebyś go tam dobrze nie przeciągnął. Ciutkę cięższy jestem od niego, pewnie dlatego.